się później nauczyłem czytać. Zacząłem czytać wszystko, dokładnie. Od napisów na opakowaniach szamponów po bibliotekę publiczną, w której w końcu stwierdziłem, że to musi być jakoś systematyczne, więc zacząłem czytać literami. Do końca podstawówki pamiętam, że doszedłem chyba do jakiegoś K czy P. Miałem od dziecka wrodzony wstręt do książek, ponieważ jestem z domu, w którym czytało się tych książek bardzo dużo. I nie przeczytałem Kubusia Puchatka, nie przeczytałem Dzieci z Bulerbyn, ale od razu zacząłem czytać taką poważną, abstrakcyjną literaturę, surrealistyczną. Potem Kompleks Portnoya Filipa Rota, a potem to było Coś się stało Josepha Hellera. Także od razu hardcore, od razu taka literatura o tym, jak ludzie nie mogą się ze sobą dogadać, albo jak dogadują się w bardzo specyficzny sposób. Byłem gdzieś chyba w trzeciej klasie podstawówki albo w czwartej klasie podstawówki i czytałem jakąś książkę, która opowiadała o rewolucji 56 roku w Budapeszcie na Węgrzech. I w tej książce była scena erotyczna, opisana dość szczegółowo. I ja tych szczegółów nie rozumiałem, ale wtedy zrozumiałem, że istnieje taki świat. Może to był moment pierwszej utraty niewinności, takiej autentycznej dziecięcej niewinności. W książkach najbardziej dla mnie niesłychane jest to, że od czasu do czasu przeżywa się rodzaj objawienia. Po prostu dzięki książkom człowiek dowiaduje się o sobie czegoś, czego jeszcze wcześniej nie wiedział. Dzisiaj już nie czytam wymyślonych historii przez kogoś. Dzisiaj chciałbym się dowiedzieć, jak patrzy na świat ktoś, na ten świat, który ja widzę. No jak Stasiuk patrzy się na świat i ja potem siadam nawet czasem obok niego i pijemy alkohol i patrzymy się na ten świat i na te same sceny, siedzimy w tej samej knajpie, a potem ja to czytam w książce i mówię, to żeś cholera widział, widziałeś zupełnie inne rzeczy, inną historię. To mnie interesuje. Mogę wracać na przykład do Dukli Stasiuka. Chyba najbardziej zapadły mi w pamięć miniaturowe obrazy dotyczące śmierci różnych zwierząt. Żab w wysychających kałużach, jaskółek, które... Myszka, cicho, chodź no tu. Chodź. Jest fajnie się dowiedzieć, że nie jesteś sam w obserwowaniu świata i że to nie jest tak, że tylko ty masz paranoję, że to są inni i to nie jest tak, że tylko ty widzisz szczegóły i detale i to nie jest tylko tak, że to ciebie tak świat porusza. Głównym powodem, dla którego czytam w ogóle, to jest to, żeby mieć więcej żyć, bo po to czytamy. Po to w ogóle jest literatura, żeby nie żyć tylko swoim życiem. Książki zawierają pamięć życia. Widzisz jakiś grzbiet albo wyciągasz książkę z półki, natychmiast się przypomina, gdzie ją kupiłeś, kiedy ją przeczytałeś, co się wtedy stało. I pożegnanie z księgozbiorem to jest jak pożegnanie z rodziną.